Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Dotarła do mnie przesyłka z browaru zamkowego Cieszyn, który, jak widzicie, świętuje 175 lat. Piękny wiek, piękny wiek. To jest jeden z browarów, które najdłużej nieprzerwanie ważą. No i co w tej przesyłce? Oczywiście ona była zapakowana w paczkę, no to już jest wyciągnięte. Najważniejsza sprawa, zestaw. Zestaw dwóch piw. Barrel Aged. Porter Bałtycki i Sour Barley Wine Barrel Aged. Muszę powiedzieć, że sztos. Sztos, jeżeli chodzi o wygląd. O takie etykiety walczyłem. To jest ten sam szablon, który jest używany do regularnych piw Cieszyna, które tak bardzo skrytykowałem, ale tych etykiet. Ale te są papierowe. Pierwszy plus. Drugi plus. One są bardzo takie czyste. To jest tylko trzy kolory. Pomarańczowy, czarny i czerwony. Tutaj mamy żółty, niebieski i czerwony. I wystarczy. I to jest bardzo... Typografia mi się podoba. No wszystko mi się tutaj podoba. Naprawdę. No i oczywiście do tego wszystkiego mamy jeszcze lak. Ale lak nie jest lakiem. Tylko jest to taka masa, która jest elastyczna, a więc nie powinna się kruszyć. Więc no, jestem pod mega wielkim wrażeniem. No i jeszcze do tego wszystkiego szkiełko, snifter. Też myślę, że wielkiej urody w odpowiedniej pojemności, co najważniejsze, bo około 300 ml. Oprócz tego w przesyłce był list za... zalakowany taką zalakowaną pieczęcią. Zaraz będziemy to otwierać. Tramwaj Cieszyński. Miesięcznik dla Śląska Cieszyńskiego. I to jest wydanie specjalne, w którym, które jest poświęcone browarowi. No właściwie nie tylko browarowi, bo browar ma 175 lat, a tu historia piwowarstwa w Księstwie Cieszyńskim jest przedstawiona od czasów jeszcze nawet przed Przemysławem Noszakiem. Przemysławem pierwszym Noszakiem, księciem cieszyńskim. Myślę, że bardzo fajna lektura, egzemplarz bezpłatny. Nie wiem, gdzie to można dostać poza Cieszynem. I niespodzianka, to jest okowita, słuchajcie. I to jest taki sample na urodziny, natomiast ma być podobno normalnie przez Podole Wielkie, bo to Podole Wielkie destylowało ten beer brand, tak, beer brandy, okowite piwną. No tutaj mamy okowite piwną, więc tę okowite piwną destylowało Podole Wielkie. I na razie są tylko takie 50-tki. Bardzo zgrabne, bardzo ładne, jako sample urodzinowe, natomiast ma być normalnie w sprzedaży butelka 07? Chyba tak. No i słuchajcie, to nie jest otwieracz, to jest po prostu kawałek deski. Kawałek deski z beczki. Z tej strony jest część zewnętrzna, tutaj mamy część wewnętrzną, wypalaną, z taką pieczęcią, tutaj Cieszyna. Chyba tą samą, która jest odciśnięta na tych zalakowanych. Także z pomysłem, skromnie, pamiętacie, i rzeczywiście nawiązuje, bo ja zakładam, że to jest jedna z tych beczek, w których leżakowały te piwa. Można powąchać, troszkę pachnie piwem, jakąś taką dębowością też. Nawet może spróbuję tym otworzyć, chociaż to nie jest otwieracz, spróbuję tym może otworzyć butelkę. Dobra, zobaczmy co w liście. Tak trzeba tak złamać tę pieczęć, jak to na filmach. Ona się tak nie złamie jak na filmach, bo jest właśnie elastyczna. Normalnie lak się właśnie tak łamie i kruszy. Także, że nie można go potem przykleić z powrotem, nie? Dobra. List podpisany w imieniu ekipy do browaru, Dominik Szczodry, piwowar. Rok 2021 ma się ku końcowi, ale my dopiero się rozkręcamy. To był dla nas bardzo specyficzny czas, w którym robiliśmy co się da, aby browar zamkowy Cieszyn nadal był. Na szczęście jest, funkcjonuje, ma się coraz lepiej, a my nadal ważymy piwo nieprzerwanie od 175 lat. To także Twoja zasługa. Dziękujemy za każde słowo wsparcia, za każde dobre słowo o nas i o naszych piwach, z których jesteśmy dumni. Tak się składa, że w grudniu świętujemy nasz jubileusz. Oczywiście nie sami. Zapraszamy Cię do wspólnego ucztowania,
Dlatego przesyłamy naszą rodzinową paczkę, w której znajdziesz zestaw piw Cieszyn Barrel Aged, leżakowanych w dębowych beczkach po Bourbonie, Porter Bałtycki oraz Sour Barley Wine. Postawiliśmy na unikalny wygląd naszych butelek, zastosowaliśmy papierowe etykiety oraz specjalną mieszankę laku, która nie tylko pięknie wygląda, ale też nie kruszy się przy ściąganiu. Zapakowaliśmy je w zestaw ze szkłem degustacyjnym, sygnowany grafiką dedykowaną wspomnianym piwom. W związku z tym, że jest to zestaw urodzinowy, dołączamy egzemplarz specjalnego wydania miesięcznika Tramwaj Cieszyński, w którym autorzy poruszają wiele kwestii dotyczących Cieszyna oraz 175-letniej historii browaru zamkowego Cieszyn. Mamy nadzieję, że uda nam się zainteresować Cię tym, czym jest nasz browar, że to niepowtarzalne i magiczne miejsce na styku granic dwóch państw, będące centrum księstwa cieszyńskiego. Tym, że byliśmy, jesteśmy i będziemy. Do lektury polecamy oczywiście Barrel Age, ale także limitowaną okowitę z naszego Porteru Bałtyckiego, destylowaną w Podolu Wielkim. Jesteśmy przekonani, że zestaw umili Wam długie zimowe wieczory. Korzystając z okazji, pragniemy Ci przekazać życzenia wesołych świąt oraz szczęśliwego piwnego nowego 2022 roku. Twoje zdrowie. Bardzo dziękuję. Zobaczmy zatem, jak to się prezentuje. Mamy Barley Wine, mamy Porter Bałtycki. I tu, żeby wyciągnąć szkło, to trzeba zrobić tak. I hyc, mamy szkło. Piwa są dwa, szkło jest jedno, ale na szczęście mam jeszcze drugie szkło, które razem z Highlanderem do mnie dotarło. Dobra. Mamy dwa piwa. Barley Wine ma 25 plato i 9,9% alkoholu. Natomiast Porter Bałtycki ma 28 plato i 12,7% alkoholu, czyli właściwie to jest imperialny Porter Bałtycki. Sour Barley Wine. Muszę powiedzieć, że ja zwykle sceptycznie podchodzę do takich piw. Raczej je omijam na sklepowych półkach. I trochę mam stracha o to piwo, nie? Czy mi podpasuje? No ale zakładam, że jeżeli browar sobie zadał tyle trudu, to raczej lipy tutaj być nie powinno, ale przyznaję, że strach jest. Oto trzecia odsłona naszego cieszyńskiego Barley Wine. Po pierwszej klasycznej, drugiej z wiśniami, teraz przyszedł czas na wersję zakwaszoną, która dojrzewała kilka miesięcy w dębowych beczkach po Bourbon Whisky. Nabierając swojego charakteru, dzięki temu bukiet piwa stał się bogatszy o nowe cechy kwaśno-owocowe i karmelowo-waniliowe. Rozbudowana słodowość zyskała dodatkowe posmaki winne oraz sprażonej dębiny. To wyjątkowe piwo najlepiej będzie smakowało w temperaturze 12-14 stopni. Składniki to woda, słody jęczmienne, pale ale pilzneński i karmelowy, chmiel i drożdże. Piwo ciemne pasteryzowane, alkohol 9,9. Wartość energetyczna 99 kilokalorii. Dobra, spróbujmy. No zobaczmy, czy to za tym pójdzie. On się tak obiera się. Czyli nie powinno się tak kruszyć. O, tutaj, o, pięknie zeszło. Nawet cały odcisk pieczęci został. Dobra, zacznijmy od Barley Wine'a, no bo i powinien być jaśniejszy i słabszy przede wszystkim, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu. Spróbuję otworzyć. O, poszło. Dobra. Kapsel firmowy. Pachnie rzeczywiście z delikatną nutą wiśni, ale pachnie jak normalny barley wine. To znaczy nie ma jakichś nut dzikich, funky, jakichś takich historii. Dobra. Miedziano-brązowe, klarowne, z niską pianą, czyli niskie wysycenie i słusznie tak powinno być. Waniliowe nuty z beczki od Bourbonu. Spróbujmy. Rzeczywiście jest podniesiona kwaśność, natomiast ona idealnie tu przełamuje ten słodycz tego barley wine. To jest poziom kwaśności mniej więcej wina. Czerwonego wina, czyli jest kwaśne, ale
absolutnie nie jest skwaśniałe czy zakwaśne, tak? Nie wykręca gęby. Natomiast jest rzeczywiście przez to smuklejsze, delikatniejsze, ma taki posmak wiśniowy, ale... troszkę tanin. Jakby mi ktoś powiedział, że to były beczki po czerwonym winie, to bym powiedział, no, tak musiało być, nie? Czyli jest tutaj taki charakter czerwonego wina. Taniny, taki głęboki, trochę wiśniowy posmak. Nie jest zamulające przez to. Nie no, uważam, że browar postąpił tutaj mega w porządku, dodając ten dopisek sour. Piwo jest kwaśne, aczkolwiek jakby napisali, wiecie, tart, czyli tak delikatnie kwaśne, to by było bardziej adekwatnie. Mniej by może straszyło, ale byłoby może mniej zrozumiałe dla polskiego konsumenta, więc no, szanuję bardzo za transparentność. Piwo na pewno nie straciło na tym, że jest tutaj ta kwaśność. Mam wrażenie, że mogło nawet zyskać, bo przez to jest dużo bardziej pijalne. Oczywiście nie tego szukamy w piwie, które ma 10%, żeby było bardzo pijalne, ale wiecie, o co chodzi. Czasami te barley wine, one tak zamulają, nie? A to nie. Przy czym mamy fajną waniliowość. Dla mnie to jest taki brownie, chociaż ono nie jest takie czekoladowe, czekajcie. Brązowe ciasto, ale właśnie takie bardzo mokre, jak brownie, ale nie czekoladowe, z wiśniami i muśnięte takim kremem waniliowym od tej beczki. No i rzeczywiście to jest piękne, piękne to jest. Także niepotrzebnie się bałem. Dobra. Porter bałtycki Barrel Aged. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj są numery warek i tutaj mamy, jak rozumiem, 59, a tu mamy 30. No i myślicie sobie, no ale jak to 30? No przecież ten... Bo to jest edycja piwa, które już miało... Ja pamiętam, że ze 2-3 lata temu albo i więcej piłem to właśnie Porter bałtycki Bourbon Barrel Aged. Właśnie imperialny porter bałtycki Bourbon Barrel Age piłem na festiwalu we Wrocławiu i bardzo dobrze smakowało. Ale ono chyba się nie doczekało butelkowej wersji, ja już nie pamiętam. Więc to jest kolejna warka tego piwa, ale mam tutaj napisane rozlew 2021. Wzmocnioną wersję porteru cieszyńskiego przeznaczyliśmy do leżakowania w dębowych beczkach po bourbon whisky. Taki proces dojrzewania nadaje piwu zupełnie nowego charakteru, połączenie porterowych smaków i aromatów czekoladowo-karmelowych, suszonych owoców z nutami starzenia w drewnianych beczkach tworzy wyjątkowo bogaty bukiet. Odnajdziemy w nim nuty suszonej śliwki, miodu, wanilii, maślanych ciasteczek i dębu. To wyjątkowe piwo najlepiej będzie smakowało w temperaturze 12-14 stopni. Bardzo mi się podoba to opakowanie. Czy to też... To połączenie tej takiej, ja nie wiem, czy to jest navy blue, czy tego granatu i tego takiego spłowiałego żółtego, czy takiego żółtego musztardowego, świetne. Ale to ten pomarańcz z czarnym, czy z brązowym w zasadzie tutaj jest, to też robi super robotę. Naprawdę. Piękne to jest. Piękne i też przyjemne w dotyku. Bardzo mi się podoba. Można? Można. Kawałkiem deski. Dobra. Czekolada, kawa, wanilia. Czarne, nieprzejrzyste, z drobno-pęcherzykową, beżową pianą, no 28 plato, to już jest naprawdę konkret. To już, żeby zrobić imperialny porter, to wystarczy tak 24-25. Tu mamy 28, więc naprawdę srogo. Spróbujmy. Czekoladowe, ale uwaga. Czuć, że to jest porter bałtycki, a nie ris. Brawo. Ono nawet tutaj widać, że jest ciemnobrunatne, niemalże czarne, ale nie czarne. Pod światło ma takie, widać, że jest klarowne i ma takie mahoniowe przebłyski.
Niska piana, czyli też niskie wysycenie i słusznie. Czekoladowe, rzeczywiście porterowo-bałtyckie, czyli nuta suszonej śliwki, czy nuta śliwki, ale nie jakaś bardzo intensywna. Gładkie, z zaznaczoną goryczką. Alkohol jest totalnie niewyczuwalny. Może lekkie rozgrzewanie w przełyku. 12,7% to jest prawie 13%. W kategoriach nuty alkoholowe to ja nie wyczuwam totalnie nic. Czasami przy tych barrel age'ach są nuty alkoholowe chociażby z beczki. Nie ma tego. Tutaj jest idealnie to wszystko ułożone. Jakby mi to ktoś dał w ciemno spróbować, nie chyba bym nie uwierzył w taką zawartość alkoholu. I być może nie uwierzyłbym też w taki ekstrakt, bo ono nie jest aż takie gęste. Ono jest, zresztą z tego też wynika ta zawartość alkoholu, że ono jest odfermentowane prawidłowo, nie? To nie jest jakiś ulep. Się zastanawiam, czy najlepsze, jakie kiedykolwiek piłem z Cieszyna. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie najlepsze piwo z Cieszyna. A to z kolei, muszę powiedzieć, że jest jednym z najoryginalniejszych Barley Wine Barrel Age, jakie piłem. Piwa będą w sprzedaży zarówno w zestawie, właśnie z tym szkłem, bardzo ładnym, jak i pojedynczo. Już powinny wjechać do sklepów. Trochę ich podobno jest, ale ile dokładnie, to się nie dowiedziałem. Jestem zachwycony opakowaniami, zachwycony. Jestem bardzo mile zaskoczony tym Sour Barley Wine. Bałem się tego piwa. Tłumaczyłem sobie, no słuchaj, no jakby była lipa, to przecież by tego nie wypuszczali. Ale naprawdę jest świetne. Dostało przez to zwiewności, lekkości. I ono nie smakuje jak skwaśniałe piwo. Uwierzcie mi. Więc jeżeli tak jak ja na zbitkę Sour Barley Wine mówicie, a co tu się odjebało, to ja was uspokajam. Będą państwo zadowoleni. Natomiast jeżeli chodzi o imperialny porter bałtycki Bourbon Barrel Aged, no to jest zgodnie z oczekiwaniami. To znaczy dowieziono to, czego się spodziewałem. Jest wanilia z beczki, jest charakter porteru bałtyckiego, a nie risa, że ono nie jest słodkie, zaklejające, jakieś takie palone mega. Ono jest porterowe, jest dosyć smukłe, jak na ten ekstrakt, czyli prawidłowo odfermentowane. Jest mega ukryty alkohol, jest gładkie. Czekoladowe, kawowe, z lekką nutą wiśniową. No piękne, no myślę, że sztos. Znaczy, myślę, że to też jest sztos. Na szczęście sztosy muszą być drogie, ale te nie są jakoś bardzo drogie. Słyszałem, że ten zestaw ma około 60 zł, kosztuje 60-70. To jest moim zdaniem cena nie jakby ultra niska. To mnie cieszy. Ale jest to cena uczciwa za to piwo i szkło. Nie wiem, ile pojedyncze piwa będą kosztowały, czyli na ile wyceniono kartonik i szkło, natomiast ja jestem z tego zestawu bardzo zadowolony. Zestawy kupicie w sklepach specjalistycznych. Próbowałem dopytać, czy szykuje się jakieś szersza dystrybucja w jakichś sieciach sklepów. Z tego, co wiem, na razie nie. Być może w jakichś mniejszych sieciach sklepów. Natomiast raczej nie spodziewajcie się, że ten zestaw się nagle pojawi za 30 parę złotych w znanej sieci dyskontowej. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. I słusznie. Dobra. Sour Barley Wine. Zaskoczenie miesiąca, można powiedzieć. Spodziewałem się, że może nie być za fajnie, a jest naprawdę pięknie. W ogóle tutaj nie ma żadnych nut dzikich, to jest ważne. Nie ma żadnych nut funky, żadnych nut octowych, jakichś tak. Jest tylko podwyższona kwaśność i to mówię, kojarząca się bardziej z wiśniami niż, czy z winem czerwonym, niż z czymkolwiek innym, niż z kwaśnymi piwami na przykład. To naprawdę tutaj pasuje. No i imperialny porter bałtycki, również klasa. Wasze zdrowie i naprawdę cieszę się, że w niecały rok od przejęcia browaru pojawiają się takie sztosy. Cieszę się, że jakąś tam maleńką
cegiełkę do tego dołożyłem w postaci tych filmów, które zachęcały, czy grzmiały, że nie można zamykać tego browaru i żeby to jak najszerzej się rozniosło i znalazł się kupiec na ten browar. No i tak się stało. 100, przepraszam, nawet 200 to za mało. 300. 300 lat browarowi Cieszyn życzę. Ah.